Dobra depresja działa. Dobra penetracja, nawet bardzo dobra penetracja, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to tier 9. Do tego bardzo duże walnięcie na strzał. Wydawać by się mogło, że są to cechy, które no, o każdym pojeździe spowodują, że powiemy, to jest dobry czołg. Jak się okazuje, przykład WZ-114 pokazuje nam, że jednak niekoniecznie. Dlaczego? Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj w końcu WZ-114 na moim kanale. Ja wiem, że maraton już był dawno temu i no, ale nie jestem na czasie, ale staram się nadrabiać pewne rzeczy, no i też nadrabiam materiałem chociażby właśnie o tym drugim czołgu premium, jeśli mówimy o dziewiątych tierach, który no, ma bonus do zarabiania, który zdobywa obligacje, czyli WZ-114. Czołg, który ma pewne cechy, które na początku wydawały mi się, że no, spowodują, że może to być niezła maszyna. Potem jednak wstępne opinie od innych community kontrybutorów były, że to raczej jest złom. Wydawać by się mogło, że STRVK, który też nie jest rewelacyjny, którego dzisiaj na randomach zbyt często nie widzimy, no, nie będzie lepszy, a jednak pod niektórymi względami myślę, że łatwiej się nim gra niż WZ-tą. Chociaż to nie jest też tak, że ta WZ-ta powoduje tylko i wyłącznie irytację. Nie, no bo ona ma pewne plusy, o których należy wspomnieć. No bo jeżeli mamy tutaj działo, skupmy się na nim najpierw. Jeżeli mamy działo, które strzela za 530, no to dzisiaj przy wymianie strzał za strzał na pewno wychodzimy na plus. Jeżeli mamy 266 peny na podstawce na 9 tierze, to nie można na tą penetrację narzekać. Jeżeli mamy 311 na goldzie, to też jest wartość bardzo, bardzo dobra. Oczywiście ktoś powie, że są wartości 330, ale nie oszukujmy się, 311 na 9 tierze na hitach to jest i tak spoko. Prędkość pocisku 960 metrów. Podstawowe apeki 1271 prędkości to też jest bardzo przyzwoita wartość, jeżeli mówimy o PPK-ach. Jeżeli spojrzymy sobie na celność 0,33, wydawać by się mogło, że super, że snajper, ale do tego przejdziemy. No jedynie co tutaj kuleje na papierze, to jest czas celowania 3,9. A jak wygląda to w praktyce? No w praktyce wygląda to tak, że penetracja jak najbardziej wystarcza, że alfa jest spoko, natomiast stabilizacja tego czołgu jest słaba, co w połączeniu z prawie 4 sekundami czasu skupiania daje nam wrażenie skupiania, 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 skupiania i skupiania. I często chcemy strzelać bez pełnego skupienia, przez co no nie mamy takiej celności działa, jaką byśmy oczekiwali, a nawet jeżeli skupimy do końca, no to działo, jak każde działo w grze, podlega RNG i bywa z tym różnie. Więc są sytuacje, w której mamy wrażenie, że ta celność na papierze jest oszukana, ale to przekłada się albo nieskupieniem do końca, albo też pechem w RNG. Co też potęguje nasze nerwy, kiedy nie trafimy? Ano to, że niestety czołg ten ma bardzo słaby DPM, czym mocno odstaje i co w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych bitwach jednostronnych, szybkich, bywa upierdliwe, bo możemy nie mieć kiedy robić uszkodzeń, bo już nam nasi sojusznicy wszystko zabiorą, lub możemy też nie mieć kiedy robić uszkodzeń, kiedy wyjeżdża na nas cała wata hawrogów, bo damy jeden strzał i na tym najczęściej się kończy. Pancerz, no z pancerzem nie jest wyjątkowo, pojazd ten wpuszcza, dodatkowo jakby miał mało wat, no to mamy jeszcze wielki wat, który też łapiemy. Oczywiście 10 stopni depresji działa na czołgu chińskim, no to powoduje, że gra się w wielu miejscach przyjemnie i jesteśmy w stanie grać w wielu miejscach, gdzie czołgi, które mają 5, 6, 7 stopni nie są w stanie zagrać, więc to jest na pewno plus WZ-y. Ale kolejnym takim dużym minusem jest niestety mobilność tego czołgu, która po prostu jest słaba. Mamy tutaj tylko 33 km prędkości maksymalnej i tylko 10 km cofania. O ile ta prędkość maksymalna jeszcze w jakiś sposób jest do przeżycia, chociaż to i tak nie jest dużo, to ta prędkość cofania jest dramatyczna i to powinno być zdecydowanie poprawione. Moc na tonę, 12 koni, szału
Nie ma. I teraz, wyjeżdżacie z Zagórki, macie depresję działa, ale potrzebujecie 4 sekund około na skupienie działa, co powoduje, że na przykład zanim to działo skupicie na przeciwnika, to jemu już się żarówka wyświetli, on jest w stanie cofnąć, a wy możecie jeszcze nie oddać strzału. Lub przy wymianie ogniowej na górkach, on ma wystarczająco dużo czasu, żeby wcelować się w wasz weak spot na wieży, oddać strzał i się schować, a wy jeszcze nie skupicie. A jeżeli na przykład zdecydujecie się, żeby uniknąć takiej sytuacji i strzelicie i nie traficie, a on ma czołg, który ma dobry DPM i wie, że wy jesteście na przykład sami, to po takiej waszej decyzji jest w stanie na was wyjechać i was doić, więc to jest bardzo denerwujące. Inna też sprawa, że jeżeli już wam uda się wychylić, ustawić, skupić, oddać strzał, to trwa to na tyle długo, że już ktoś na was zwraca uwagę i chcąc się wycofać, mając tylko 10 km prędkości cofania, też obrywacie. To najczęściej powoduje irytację w tym czołgu. Oczywiście dodam jeszcze tylko, że poza słabym DPM-em macie bardzo często padający amorak. To też bywa upierdliwe, no bo ładujecie jeszcze dłużej. Wydaje mi się, że ten czołg mógłby być grywalny, gdyby zmieniono w nim jeszcze jakąś jedną cechę. Gdyby dano mu lepszą mobilność, żeby bardziej pasował do dzisiejszego WOTA. Mówiąc o mobilności, mam na myśli moc na tonę, mam na myśli prędkość maksymalną, ale mam przede wszystkim na myśli prędkość cofania. Lub gdyby poprawili mu DPM, żeby bardziej pasował do dzisiejszego WOTA, ewentualnie znacząco poprawili stabilizację i czas skupiania, żebyście mogli wtedy, nawet mając ten niski DPM i włas na wieży, wychylić się, oddać strzał. To nie musi być oczywiście stabilizacja Patona, ale też, żeby to nie była stabilizacja, nie wiem, Godzilli. Oddać strzał, schować się i tyle. Brakuje właśnie jednego pociągnięcia pędzlem przez magików z Wargamingu w którejś z tych statystyk, o której powiedziałem, żeby móc powiedzieć, kurde, to nie jest aż taki zły czołg. A tak, zagramy 10 bitew, no i w kilku powiemy, jakoś poszło, ale w wielu powiemy, ja pierdzielę, co za badziew. Więc jeśli chodzi o power creep na 9 tierach, to jeszcze chyba przed nami, jeśli mówię to oczywiście o 9 tierach premkach, bo zarówno STRVK, jak i WZ114 są to pojazdy, których, jeżeli ktoś nie ma, to nie ma co płakać z tego powodu, to obligacje, okej, no nie pozarabia, obligacji nie pozbiera jednocześnie, ale okej, możemy szkolić sobie załogę z chińskich czołgów ciężkich, bo mamy tutaj 4 załogantów, tak samo jak na 113 czy WZ-5A, jeżeli też patrzymy na atuty. Moja załoga tu ma po 68-67% 5 perka, bo te załogi jeszcze będę doszkalał. Prawdopodobnie też będę chciał zebrać maksymalne punkty Battle Passa, więc jeżeli coś się jeszcze trafi, to wam pewnie pokażę. Wyposażenie, jeśli chodzi o pociski, 23 podstawki, 8 hitów, 2 burzaki. Na wariant z twardszymi czołgami mam 15-15-3. Jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj mam ulepszone wzmocnienie, żeby mieć więcej HP-ków. I to jest coś, na co też warto zwrócić waszą uwagę, to kolejna zaleta, o której nie powiedziałem, a warto też podkreślić, no bo szukajmy jakichś zalet w tym pojeździe, to jest to, że czołg ten ma dużo HP-ków. Więc możecie dłużej ich rozdać przeciwnikom, a już tak całkiem na poważnie możecie wykorzystać te HP-ki w sytuacji, kiedy macie dużą alfę, przeciwnik jest na dobicie, wyjeżdżacie, przyjmujecie i pierdut go, żeby go zdjąć. No to też warto o tym pamiętać. Na drugim slocie oczywiście dosyłacz też z ulepszeniem do sił ognia. No i stabilizator, to jest jeden zestaw, na większe mapy mam zestaw z turbo. Tak to wygląda. Nie mówię, że jest to zestaw idealny, ja po prostu takim gram, ale to jest czołg, który jakbyście dali ulepszone obracanie, jakbyście dali wentylację, jakbyście dali ulepszoną celność, mimo celności na papierze, jakbyście dali ulepszone skupianie, to też miałoby jakiś sens, więc tak naprawdę tu 4-5 slotów byście zajęli. To jest trochę smutne, ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, mam zamontowane ulepszenie polowe, to do zmniejszenia ogłuszenia od artylerii i
Jeszcze nie mam odblokowanego tego ostatniego, ale to odblokuję, że... bo jeszcze będę oczywiście tym czołgiem podczas tego Battle Passa grał. Zasięg widzenia 424 metry, mimo zamontowania tamtego ulepszenia polowego, więc tutaj akurat też nie ma co narzekać, zwłaszcza, że ta załoga jeszcze tutaj chociażby zwiat nie jest zrobiony na 100%, więc kto ma... To ma i raczej chyba zbyt często tym nie gra, bo na randomach owszem, czasami się ten czołg pojawi, ale też biorąc pod uwagę, jak niedawno był maraton na ten pojazd, to dużo tych czołgów nie ma. Jeżeli ktoś z Was tego pojazdu nie ma, to też żałować absolutnie nie ma czego, bo jeżeli podoba Wam się czołg, który ma walnięcie duże na tych tierach, a jest pod każdym względem lepszy, to możecie sobie kupić drzewkowego WZ-a 114 i będziecie bawić się o wiele lepiej. Takie jest moje zdanie, bo ja WZT miło naprawdę wspominam. Ta ona też nie ma pancerza, ale ma za to mobilność, ma działo, ma większy DPM i jest po prostu przyjemniejsza. Dobra, tyle chyba jeśli chodzi o garaż. Przejdźmy teraz do kilku bitew, które chcę Wam zaprezentować, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze pokażę Wam coś na Tanks GG. Jesteśmy, moi drodzy, na stronie Tanks GG i chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda WZ-114 na tle STRV-K, który przecież, jak przypomnicie sobie moje materiały o nim, no... Był uważany przeze mnie za jedną z najgorszych dziewiątek, jeśli chodzi o heavyki, to popatrzcie, że ten STRVK ma naprawdę znacząco większy DPM, co dzisiaj jest upierdliwe. No ja nie lubię czołgów ze słabym DPM-em, to jest przykre. Ale jaki ładny Renault Captur, przydałby mi się taki. Ale dobra, nieważne. No mamy dużo więcej peny, mamy większe uszkodzenia, mniej amunicji, ale potencjał uszkodzeniowy podobny. Oczywiście tutaj gun handling, zobaczcie, jak wygląda dużo, dużo gorzej, ale jednak różnica w Alfie też robi swoje. Prędkość maksymalna, no tylko 33 km. No i to cofanie, 10 km, to jest dramat, to jest niestety dramat. Pancerz na wieży, owszem, czasami coś możemy odpić, ale no WAS robi swoje. Więc czekamy na kolejną dziewiątkę premium, zobaczymy, jaka ona będzie. Czy będzie mniej więcej tego pokroju? Wydaje mi się, że chyba na razie tak, że dopóki Wargaming nie zaspamuje nas dziewiątkami takimi mocno średnimi lub słabymi, to nie ma też ta firma podstaw, by dawać czołgi lepsze, bo póki co ciągle jest to jakaś nowość. Dobra, przejdźmy do bitew, które już tutaj trochę pomawiam. Tym razem mapa Paryż, losowanie na 10 tiery, ale też na 8 bez żadnej artylerii. Paryż Cup Zachodni. Podczas mojej gadki w tle widzieliście bitwę w trybie szturmu na linii Zygfryda. Bitwę, której tak naprawdę wcale nie musieliśmy wygrać, bo wygraliśmy ją głównie dlatego, że artyleria, mobilna artyleria, nie wiedzieć czemu była tak blisko mnie. A przecież gdyby uciekła do rogu mapy, no to już byśmy jej nie odnaleźli. Nieważne. Czasami trzeba sobie jakoś pomóc, trzeba mieć też szczęście i w poprzedniej bitwie to szczęście było. Tym razem mapa Paryż z kranem, którego chyba nam nie wczytało, bo nie sądzę, żeby sam ustawił się w G1. Paryż z tej strony ma jeden punkt, który daje tej stronie moim zdaniem pewną przewagę w walce, czyli właśnie ten nasyp na dole. Tutaj liczyłem, że może gdzieś będzie przestrzeń na tego TVP-ka, nie wiem co mi się porąbało, że może będzie chciał wyjechać. Poza tym zwróćcie też uwagę na dziwny rozjazd Leopardów PTA, bo jednak są to pojazdy, które raczej powinny grać w innych sektorach mapy, a nie tutaj przy nasypie. Po pierwsze, no PTA raczej nie odbija zbyt dużo, a przyjeżdżając takim PTA na ten nasyp, nie dość, że sami za wiele nie zrobicie, bo zbieracie tak jak chociażby ten Leopard obok mnie, który już właśnie wyparował. A po drugie, możecie zająć miejsce czołgom, które na tym nasypie są w stanie ugrać więcej niż wy. Oczywiście, ja mam charakterystyczny weak spot, więc też nie jest tak, że mogę się czuć tutaj bezkarny, no ale na pewno będę próbował wykorzystać tę miejscówkę, starać się zdążyć przed strzałem w moim kierunku i jak widzicie, jak to działo już skupię, jak nim przypierdzielę, no to jednak czuć. Nie można mówić, że strzał z tego czołgu można o tak zlekceważyć, bo ile strzał z STRV-K, który jest niby czołgiem ciężkim, ale ma Alfę Meda 9-tierowego, no to tutaj jednak oberwać za ponad 500 to boli. Boli nawet dychę, a jeżeli jeszcze nam widełki polosują wyżej to te uszkodzenia, jak chociażby teraz, no to
taki super koniak dostał za 623, no to musi czuć respekt. Kilka strzałów zrobionych i ja już mam 2315 uszkodzeń, więc to już nie wygląda źle. Oczywiście mam 2330 HP własnych. Ale kolejna peska wchodzi i w tym momencie już prawie 3 kafle nastrzelane. Jeżeli bitwa byłaby długa, jeżeli mielibyście gdzieś właśnie możliwość grania za takim nasypem jak ja i się wymieniać, wyjeżdżacie, strzelacie, zadajecie uszkodzenia, ale bitwa cały czas trwa, to pewnie i tym czołgiem jesteście w stanie zrobić jakieś fajne wyniki. Niestety każdy wolny pojazd dzisiaj, każdy pojazd o niskim DPM-ie jest zależny od wielu czynników, na które my jako gracze takiego pojazdu nie mamy żadnego wpływu, no bo nie mamy wpływu na to, czy bitwa będzie szybka, nie mamy wpływu aż takiego na to, czy bitwa będzie jednostronna. No tutaj komuś nie wyszło lądowanie, było bardzo awaryjne. 5 do 3, zyskujemy przewagę, więc chcę podjechać, żeby jeszcze móc jakieś uszkodzenia zadać. Oczywiście VZ-a czy super koń, muszę mieć jakiś respekt przed nimi, kończę VZ-em, mimo że jest to trochę marnotrawstwo alfy, ale jednak kończenie dość ważne. I zobaczcie teraz, jak bardzo wygląda źle ta prędkość cofania. Ja przez słabą prędkość cofania w tym momencie wytraciłem praktycznie wszystkie HP-ki. Jak można dać 10 km na godzinę czemuś takiemu w tej sytuacji, kiedy mamy tyle wad? Naprawdę WG, ja nie wiem, co wy tam pijecie, albo co wy tam palicie, ale bierzcie tego połowę. No i teraz futur się oszukał. Zebrał plombę, która odesłała go do garażu. 4 kafle zrobione, 1000 asysty. No ale już dalej sobie nie postrzelamy. Dlaczego? No bo mamy klasyczną bitwę. Nie dość, że krótką, no to też jednostronną. Już jest 14 do 5. Gdzieś tam jeszcze jest ten Leopard PTA, którego ja nie widzę. No i weź tu człowieku, goń teraz ten damage, który został. Tego damage'a nawet jest niedużo, no ale to idealnie obrazuje, jak właśnie taki pojazd później, jak trzeba gonić damage, ma się odnaleźć. No nie ma jak się odnaleźć. Miałem to szczęście, że i tak byłem tam, gdzie tych strzałów mogłem troszeczkę oddać i wynik nie był najgorszy, a nawet był dobry jak na mnie w tym czołgu. Wygrywamy 15 do 5. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę na Paryżu wpadła odznaka pierwszej klasy. Udało się tutaj zrobić 1005 punktów asysty, 4046 uszkodzeń własnych, 2 fragi, dało to łącznie 1116 bazowego expa. Na czysto zarobiłem niecałe 87 tysięcy kredytów, expa wpadło z różnymi mnożnikami 3432 punkty. I lecimy, moi drodzy, z ostatnią na dzisiaj bitwą. Tutaj była bitwa na mapie Miasto Duchów w trybie zwykłym, losowanie na 10, na 9 tiery, bez żadnej artylerii. Jak widzicie, sporo chieftainów, no bo to był okres, kiedy chieftainy były już do odebrania za ostatnią kampanię w Plutonie z Alhantalasem, który gra na T-55A oraz Condicoxem, który gra na Fejzie. Zapewne zwróciliście uwagę, że w tej bitwie mam 2610 HP-ków. To jest właśnie wartość, jaką uzyskujecie z modułem do HP w dedykowanym slocie. No i ona naprawdę robi wrażenie jak na 9 tier, ale też w bitwie na Paryżu, tutaj chcę podkreślić, że w bitwie na Paryżu grałem jeszcze z wentylacją, bo testowałem też wariant z wentylacją, potem tą wentę zdjąłem i szczerze mówiąc nie zauważam aż tak dużej różnicy w grze z wentylacją lub bez niej, więc wydaje mi się, że zamiast wenty proponowałbym jednak montowanie innego modułu, który da bardziej zauważalnego kopa, a na pewno takim bardziej zauważalnym kopem jest boost do HP-ków. No, Chieftain, super koń ustawione w tamtym miejscu, to nie są czołgi, z którymi chciałbym się klepać. Trochę to mi zepsuło plan na bitwę. Widzimy, nasz Chieftain postanowił zagrać linią 1. A od nich E50 już zakończyło swój udział w bitwie. Ja wiem, że tutaj raczej nie będę w stanie jakoś nadgryźć tych swoich przeciwników. No i szukam jakiegoś innego pomysłu na tę potyczkę. Chyba VDR powiedział, że jeżeli grać czołgiem z dużym walnięciem, to zamiast WZ-y 114 lepiej grać z T30. I ja się tutaj zgadzam, T30 jest pod każdym względem lepszym czołgiem. Mimo że jest T-deckiem, to T30 często się gra jak heavikiem. Tyle, że
Mówimy tutaj stricte o wartości bojowej, natomiast jeżeli ktoś chce zbierać obligacje, zarabiać kredyty i przy okazji szkolić załogę z chińskich hewików, no to wtedy ten WZ-114 oferuje mu to, czego nie oferuje mu właśnie T-30, ale dla samej przyjemności gry wydaje mi się, że jednak jest dużo lepszych dziewiątek, zdecydowanie dużo lepszych dziewiątek, bo jest to jeden z najfajniejszych tierów do grania, jest tu bardzo dużo dobrych maszyn. Do zarabiania kredytów jest też dużo lepszych czołgów, a do szkolenia załogi no możecie sobie wybrać chociażby 112 na goldzie, a na upartego można grać innymi czołgami, które dają przyjemność z gry i kredyty, a za kredyty kupujecie książeczki na załogę. Proste. Jaka was interesuje. Tak to dzisiaj wygląda. Póki co 383 asysty, więc start bitwy delikatnie mówiąc, no niezbyt dobry. 3 minuty minęły, a ja tutaj uszkodzeń na razie nie mam. Zmieniam teraz na hita, no bo jednak 75 jest dość twarda, zwłaszcza, że jeszcze jest tam troszeczkę wyżej. To te wartości pancerza też wyglądają inaczej. No i niestety tutaj tym razem nie zadałem uszkodzeń. Czas przeładowania będzie trwał, trwał i trwał, a jednocześnie muszę pamiętać, że też gibając się tak przy jakimś nasypie, no mi też wystaje włas i w ten włas też można strzelić. Kolejna próba będzie strzału w T-30. Zastanawiałem się, czy walić w przód wieży i liczyć na RNG. No w końcu jednak troszeczkę tutaj spanikowałem, że on mnie strzeli po włazie. Strzelił z APCR-a, na szczęście odbiłem, więc to też nie jest tak, że zawsze wszystko wpuścicie. A czasami przyfarci się taki strzał jak teraz. To było naprawdę dużo, dużo szczęścia, że to weszło. Weszło, przebiło za 580, więc też powyżej średni. Mamy przewagę w HP-kach. No ale w mieście jest nas niezbyt dużo. Już widzimy, że tutaj zajeżdża mojego plutonowego 430, więc pędzę, lecę na ile to jest tylko możliwe, żeby mu pomóc. Udaje mi się zdjąć tego przeciwnika z tyłu Kondiego. Alhantalasa już z nami niestety nie ma. Ciekawe też, jeden z moich plutonowych należy do klanu Obo, czyli klan kojarzony z Fauderem, drugi klan to Zakolaki, klan kojarzony z Chudym. Też przecież Chudy od jakiegoś czasu stał się prężnym streamerem WOTA, już nie tylko kojarzony jest z byciem redaktorem, czy osobą tam działającą na dominie. Teraz cyk, E75 dobita, mam 1000 uszkodzeń, 2 fragi, 7 do 4. No i mamy 704. Chciałem skupić do końca, ale nie było mi to dane. 1031 uszkodzeń zrobionych, 8 do 5. Patrzymy co dalej. Zastanawiałem się, gdzie i jak tu mogę ugryźć. No z Chiefem walka na wieżę to nie jest dobry pomysł. Tutaj bardzo dużo szczęścia. Zastanawiałem się, czy ja jestem w stanie go jakoś przebić. Nie, wiadomo, że nie. Władzu też nie pokazuje. Szybkie spojrzenie na to, jakie czołgi są wyspotowane, szybkie spojrzenie na minimapę. Mówię, kurde, patrząc jak są porozmieszczani przeciwnicy, to ja sobie spokojnie mogę pojechać teraz wzdłuż, tutaj bezpiecznie, nikt mi stąd nie będzie zawracał tyłka i mogę zajechać tego super konia i starać się go jakoś obijać, no bo na flance zachodniej trwa walka, w centrum przegrywamy, no Kondi padł i w tym momencie zrobiło się 8 do 9. Więcej trochę liczyłem, szczerze mówiąc, no od tych dwóch czołgów, że Patton i STRV bardziej zaangażują się w grę. Jest super koń, który ma dobry, bardzo dobry DPM-ik, więc walka moja z nim nie jest wcale aż tak prosta. Ale mam też ze sobą GSR-a, mam też jakiegoś TDK-a. Potrzebne mi te pojazdy były po to właśnie, żeby super koń nie czuł się tak pewnie, żeby nie mógł wyjechać na mnie i nie chciał mnie porobić DPM-owo. Ja mogę przyjąć teraz, gram na HP-ki, to co wam mówiłem, że czasami po prostu musicie wykorzystać ten zapas HP-ków, jaki macie, chociażby do takiej walki, ale ja tu gram z bardzo groźnym 10 tierem. Straciłem tych HP-ków już trochę, ale wciąż mam ich jeszcze całkiem, całkiem spory zapas, a zależy mi na tym, żeby wygrać. Dodatkowo jeszcze przyfarciło się, że teraz super koń się ode mnie odbija. No i Chieftain ma problem. Dlaczego? Bo zaczynamy go objeżdżać z różnych stron. Wychyli się tak, że będzie do mnie ustawiony przodem, no to jest RVK i Patton będą stanowiły dla niego problem. Wyjedzie tutaj na stronę prawą, no to będą go obijały pojazdy znajdujące się na flance wschodniej.
Teraz niestety bez sensu ten STRVK się do niego wyrwał, kiedy ja jeszcze nawet nie mam przeładowanego pocisku. Mówiłem wam, że ten DPM jest słaby. Teraz Chieftain właśnie oberwał, musi się wychylić, więc ja mu oddaję w niego strzał. Próbował mnie celować po włazie, gdzieś tam krytycznie tylko przyjąłem bez zadanych uszkodzeń, oczywiście dla mnie plus. Długo ładuję, ale mam dalej zapas HP-ków, mogę wyjechać, przyjmuję i w tym momencie go dobijam. Tak, oto mam 4 fragi, z czego 2 fragi zrobione na 10 tierach. I zobaczcie, że ja nie wykorzystywałem tutaj nie wiadomo jak mocno pancerza, owszem kilka razy się przyfarciło. Nie mogłem pograć sobie na DPM. Grałem na co? No właśnie na te HP-ki. Trochę tak jak KW5. KW5 też posiada bardzo dużo hapsów i w niektórych sytuacjach musicie właśnie na nie zagrać, rozdać je, ale jednocześnie zyskać wtedy przewagę dla drużyny. No teraz już tych HP-ków mam sporo mniej, ale wciąż jeszcze jestem w stanie przyjąć po jednym strzale bez problemu od przeciwników. Oczywiście, takie mówię, przyjmowanie strzału bez problemów. Zawsze wiąże się ryzyko z tym, że mogą was podpalić, że mogą szkodzić wam Amoraka, co w tym czołgu zdarza się dość często, lub mogą was wysadzić, bo też mi się to zdarzyło. No ale to jest zawsze ryzyko. Teraz wyjeżdża sobie ładnie ta 777. Szkoda trochę, że jeszcze lepiej nie polosowało, żeby go wyeliminować, no ale nie można też oczekiwać, że każde strzały to będą losowania powyżej 600. I powiem wam szczerze, że tutaj troszeczkę się zmartwiłem tym, że ten GSR chce skapować bazę. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Wyjechałem i przyjąłem, bo wiedziałem, że zaraz i tak wygrałem przez kapa. Ładnie teraz został wyblokowany futur. Wydaje mi się, że gdyby Xor zjechał, no to i tak tego Chieftaina byśmy porobili i wynik byłby jeszcze ładniejszy. A tak mam 5 fragów, a nie 6. Mam niecałe 4000 uszkodzeń, ale walczyłem z wyższymi tierami i zobaczmy, ile dało za to expa. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku wylądowała na kanale. Moi drodzy, tutaj tylko przypominam, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, to nie jest twoja pierwsza MK, bo jest inny symbol. Oczywiście symbol pierwszej MK jest inny, ale to widać tylko w grze. Jeżeli wrzucicie bitwę na WOT Replays, to dla WOT Replaysa nie ma to znaczenia. Tutaj czy to bitwa jest, czy ta MK jest pierwsza, czy nie jest pierwsza MK, nie będziecie mieli wyszczególnione. Po prostu musicie uwierzyć mi na słowo. Ale osoby, które były na streamie na Twitchu, no to wiedzą, że tak jest, bo tamta bitwa była rozegrana. Zapraszam zresztą na moje streamy na Twitchu, link macie w opisie. 968 uszkodzeń po asyście. 3728 uszkodzeń własnych i 5 fragów. To nie jest dużo, mówimy o 9 tierze, ale fragi oraz bicie się z Superkoniem, z Chieftainem zrobiły swoje i dostałem więcej expa. 1336 punktów, to daje już MK na tym czołgu, co też pokazuje, że mimo że krótko jest ten czołg w grze, już mało kto nim gra, mało kto wykręca konkretne wyniki, bo na MK tak naprawdę, jak patrzyłem w tamtym okresie, wystarczyło poniżej nawet 1300 bazowego expa. Chieftain prawie 5000 uszkodzeń, STRV prawie 4000 uszkodzeń, T30 ponad 2000, całkiem spoko. U nich Chieftain jeden ponad 4 kafle, drugiemu już trochę nie poszło. Obieg 777 prawie 5 kafli, beczka ponad 3000, superkoń ponad 3000, szarfutur ponad 3000, więc to nie jest tak, że Unik Teamek grał jakoś wyjątkowo tragicznie, dlatego też ta bitwa była w miarę na close. 15 strzałów oddanych, 13 trafionych, 10 z penetracją, przejechane niecałe 2 km, na czysto zarobione z różnymi bonusami prawie 120 tysięcy kredytów, expa wpadło 2405 punktów. I tak oto, moi drodzy, wygląda mój materiał na temat WZ-114. Jeżeli coś jeszcze uda mi się wykręcić ciekawego na tym czołgu, to pewnie się z wami na kanale podzielę. Piszcie mi proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tym czołgu, czy robiliście maraton, czy macie ten pojazd. Jeżeli tak, to czy go lubicie, co wam się w nim podoba, co wam się nie podoba. Jeżeli go nie lubicie, to co byście w tym czołgu zmienili. Sekcja komentarzy należy do was. Pamiętajcie też oczywiście o łapce w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem. W opisie macie dużo różnych linków, m.in. do moich mediów społecznościowych. Zachęcam, żeby tam zajrzeć. A ode mnie to tyle. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Trochę się zmachałem, sorki, ale kurier był i parę paczek przywiózł, trzeba było poodbierać. A film taki, składany na szybko. Nie lubię, jak czasami trzeba przerwać nagrywanie, ale życie to życie. Dziękuję wam, że poświęciliście swój czas na ten materiał. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.